Witam 20 czerwca 2022 roku. Właśnie przed chwilą kurier przyniósł mi kopertę z kartą SIM do bezpłatnego dostępu do internetu firmy Aero2. Jeszcze nie otworzyłem tej koperty, ale zaraz to zrobię. Zaraz to zrobię. Teraz, tylko że sobie tak odwrócę w drugą stronę. Zaraz to zrobię. I sobie tutaj nożem. Nie nożem. Nie nożem, tylko nożyczkami. Nie nożem, tylko nożyczkami. Nożyczkami sobie. Jakoś kutnę. Nie, tutaj, to utnę, tutaj, od góry utnę. Od góry sobie utnę. Teraz już nożem. Wsadzę tutaj noża i... Czy wskażę tego noża? Wsadzę. Później rozetnę bardziej, a na razie tą kartę wyciągnę z tego. Gdzie jest ta karta? Nie, no muszę rozciąć cały, bo tutaj to jest, przylepiona jest karta do... O, już całą kopertę rozciąłem. No i mamy kartę. Tutaj przylepioną. Ja potrzebuję do tego tabletu, potrzebuję kartę. Tutaj mam do wyboru mikro i nano. Ja muszę wyłamać tą kartę mikro, muszę ją wyłamać jakąś. Kartę mikro wyłamałem i teraz wsadzę ją do tabletu. Jak tutaj karta wchodziła, to już nie pamiętam, chyba tak. Włączam tablet.
I tablet mi wyświetla informacje o karcie SIM. Wykryto nową kartę SIM Aero 2. Komórkowa transmisja danych włączona. OK. Włączona, zamykam. Zamykam. Otwieram przeglądarkę Chrome. Zaraz, co mi tutaj się wyświetla? Tutaj te. Poznaj nowego asystenta Google. Nie, asystent Google mnie nie interesuje. Zaraz to odinstaluję tego asystenta Google. Tylko zajmuje mi. Poziom naładowania 95%. Tylko zajmuje miejsce, a w ogóle. No i potem jak naładowany taki tablet jest takimi różnymi aplikacjami niepotrzebnymi, to będzie wolno działał. No on już wolno działa. No, kilka aplikacji zainstalowałem i on już mi działa bardzo wolno. No to jest tragedia, no co z tym tabletem. To jest tragedia. No i co się dzieje? Czemu tablet? Co mnie to tu wyłączyło? Ojejku, jejku. O, jest. Przeglądarka się pojawiła. No. Ładuj. Tablecie. Aby odblokować bezpłatny dostęp do internetu Aero 2, kliknij tutaj. Klikam tutaj. No i bezpłatny dostęp do internetu jest odblokowany. Teraz przechodzę do innej aplikacji, której najczęściej używam w tablecie Lenovo. Właściwie to mi służy jako radio, więc do radio internetowe. Otwieram aplikację radia internetowe. Pol FM Info. Pobieranie stacji. No jak widzicie, w tablecie Lenovo nie ma rewelacji. Te procesory, to wszystko jest no już sprzed kilku lat i to nie działa tak szybko jak w tych najnowszych smartfonach.
No, już minutę już się ładuje aplikacja radia internetowe, Pol FM. Ojejku, jejku, jejku. No ale jak już się załaduje, to już potem już działa, no ale nie wiem jak to przyspieszyć. To chyba nie da się już przyspieszyć, to jest po prostu przestarzały typ już tego tabletu, mam go już wiele, wiele lat. No, z reguły jak jadę gdzieś samochodem, to sobie tam słucham z niego radia, prawda, internetowego. Jakiegoś ulubionego radia internetowego. Tutaj zaraz się pojawi. No. No ładuj, ładuj, ładuj. No co jest? Zgasło mi. Ekran mi zgasł. No, a jak to się to załaduje, a w międzyczasie wam pokażę Kiciunię, która tutaj też koło mnie siedzi sobie. O, Kiciunia, to co tam, Kiciunia? Co tam ciekawego za oknem? Nic. Spróbuję jakąś inną aplikację. Może akurat te radia coś tam się nie. Inną aplikację uruchomię. Inne aplikacje też nie bardzo. Po prostu tablet, zanim on się, to zanim te wszystkie aplikacje się załadują, to trwa dość długo. Dość długo. W tym tablecie niestety nie jest rewelacja żadna, ale jest dość dobrym tabletem i jestem z niego zadowolony. Ani aplikacja nie chce się załadować, radia, ani żadna inna aplikacja się nie chce załadować. Chyba muszę pozamykać jeszcze raz i jeszcze raz otworzyć. Pozamykam te pootwierane aplikacje. Też nie bardzo idzie zamknąć. Nie bardzo idzie zamknąć aplikację. Może tutaj błąd jest, że za dużo aplikacji jest otwartych, czy coś.
Nic. Nie chce się otworzyć. Żadna aplikacja się nie chce otworzyć. Coś się stało. No, otwarła się aplikacja. No, jedna się otwarła. Jeszcze raz radia. No. I wreszcie, jak pozamykałem inne aplikacje, to ta się... Poziom naładowania 90%. Ta się otworzyła. Już coś wyświetla. Stacje, miasta, gatunki. Ostatnie ulubione. Może ostatnie. Co ja tutaj słuchałem? Już nie pamiętam, co ja tutaj ostatnio słuchałem. Ostatnio słuchałem radia Disco Party. .pl Disco Impreza. Radio Świnoujście też słuchałem. Open FM, Disco Polo Classic, Gold Stacja i Radio Szczecin. Radio Szczecin włączymy. Zobaczymy, co tam mówią w Radiu Szczecin. Nic nie mówią, gra zespół Myślowic, utwór Mieć czy Być. Radio Słuchaczew, zobaczymy, co Radio Słuchaczew mówi. Też nic nie mówi, tylko gra Sigala Melody. Radio Manhattan. DJ Killer też grają tylko grają, nic nie mówią. No i tak już, tak to właśnie wygląda. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia.